Nadia to pierwsza urodzona w 2024 roku obywatelka Suwałk. Na świat przyszła 50 minut po pożegnaniu ze starym rokiem. Jest zdrowa, waży 2,5 kg i czeka już na nią upominek od samorządu, który rodzice odbiorą, gdy mama i dziewczynka nabiorą nieco sił. Ratusz, informując o pierwszym tegorocznym suwalskim noworodku, podał również garść informacji o miejscowych statystykach demograficznych za 2023 rok. 487 dzieci, w tym 282 chłopców i 205 dziewczynek, podaje Kamil Sznel, informując jednocześnie o ujemnym przyroście naturalnym w mieście. Jak podaje, w 2023 roku zmarło 614 mieszkańców miasta, 309 mężczyzn, 305 kobiet. To już czwarty rok, w którym Suwałki mają ten wskaźnik ujemny. Wśród rodziców ubiegłorocznych noworodków szczególną popularnością cieszyły się trzy męskie imiona. Przybyło nam 16 Aleksandrów, 15 Antosiów i 14 Nikodemów. Wśród dziewcząt króluje Zosia. Wśród najrzadziej nadawanych znalazły się bardzo popularne niegdyś imiona: Agata, Grzegorz, Dorota, Jerzy, Maciej, Paulina czy Urszula. W 2023 roku Nadie, imienniczki pierwszej tegorocznej obywatelki Suwałk, były dwie.